W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z duchem Twoim. Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Wszechmogący wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy oczyszczeniu, także nasza dusza została oczyszczona i otrzymała zadatek życia wiecznego. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie. Odnów w nas źródło swojej łaski i broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej. Amen. Thank you.
Chrystusie. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy za przykładem świętego Jana Kantego prezbitera doskonalili się w umiejętności świętych i okazując miłosierdzie wszystkim ludziom, otrzymali od Ciebie przebaczenie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z mądrości Syracha. Woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi grzechy. Kto dobrodziejstwami odpłaca, pamięta o tym, co będzie potem, a w chwili, gdy upadnie, znajdzie podporę. Dziecko, nie pozbawiaj biedaka możliwości życia i oczu potrzebujących nie męcz zwlekaniem. Nie zasmucaj duszy głodnego i nie pobudzaj do gniewu człowieka w jego niedostatku. Serca rozgniewanego w większy zamęt nie wprowadzaj i nie zwlekaj zdatkiem dla potrzebującego. Nie odpychaj proszącego w ucisku, a od ubogiego nie odwracaj oblicza. Nie odwracaj oczu od proszącego, i nie dawaj człowiekowi powodu, aby Cię przeklinał. Gdy bowiem przeklnie Cię w goryczy duszy, ten, co go stworzył, wysłucha jego życzenia. Czyń siebie godnym miłości zgromadzenia, a przedmożnym skłaniaj głowę. Nakłoń ucha ku biednemu i łagodnie odpowiedz mu pozdrowieniem. Wyrwij krzywdzonego z rąk krzywdzącego, a gdy sądzić będziesz, nie bądź małoduszny. Bądź jakby ojcem dla sierot, a jakby mężem dla ich matki, a staniesz się jakby synem Najwyższego i miłować cię on będzie bardziej niż twoja matka. Oto Słowo Boże. Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich. Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich. Błogosławiony człowiek, który służy Panu i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach. Potomstwo Jego będzie potężne na ziemi. Dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych. Mąż sprawiedliwy obdarzał dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze. On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich. Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza i swoimi sprawami zarządza uczciwie. Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje i pozostanie w wiecznej pamięci. Mąż sprawiedliwy.
sprawiedliwy, obdarzał Bogi. Nie przelęknie się złej nowiny, jego mocne serce zaufało Panu. Jego wierne serce lękać się nie będzie i spojrzy z wysoka na swych przeciwników. Mąż sprawiedliwy obdarzał Bogi, rozdaje i obdarzał Bogi. Jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, wywyższona z chwałą będzie jego potęga. Mąż sprawiedliwy obdarzał. Czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła. Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie dosyta, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Oto słowo Boże. Thank you.
Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tylko tym, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając, a wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Wypada nam dzisiaj w kolejności liczenia 29. niedziela w ciągu roku. Zwykle jest niedziela w zielonym kolorze szat liturgicznych. Dzisiaj jest inaczej, dlatego że 20 października wypada uroczystość świętego Jana Kantego, patrona Polski, głównego patrona archidiecezji krakowskiej, miasta Krakowa, patrona profesorów, młodzieży, studentów, patrona Caritas i szkół katolickich. I dlatego ornaty są białe i dlatego na tę szczególną uroczystość też szczególne czytania mszalne. Święty Jan Kanty urodził się w 1390 roku, zmarł w 1472. Zarówno na tamte czasy całkiem szczególnie, ale i na dzisiejsze czasy żył stosunkowo długo, bo 82 lata, i w tym czasie działał jako profesor Akademii Krakowskiej, zasłynął z swojej wielkiej pobożności i jednocześnie dał przykład, w jaki sposób trzeba i należy wypełniać przykazania naszej świętej wiary. Gdy jest przedstawiany w sztuce, w malowidłach, w rzeźbach, ukazuje się go jako kapłana w ornacie, jako teologa i profesora w todze i birecie doktorskim na głowie, z księgą w dłoni. Można zobaczyć też
przedstawienie, gdy oddaje kobiecie cudownie scalony, rozbity garnek z mlekiem, gdy daje buty ubogiemu, gdy daje pieniądze zabójcom. W kompozycjach grupowych święty Jan Kanty występuje razem ze świętym Jackiem, świętym Stanisławem Kostką, błogosławionym Szymonem z Lipnicy. Jest pochowany w kościele świętej Anny w Krakowie i charakterystyczne jest, że zawsze są tam ludzie, którzy modlą się za jego wstawiennictwem do Boga. Znajdują się tam jego relikwie. Stosunkowo szybko został beatyfikowany i kanonizowany. To dzisiejsze liturgiczne świętowanie to dla nas również okazja do zastanowienia się. I taką okazję stwarzają dzisiejsze czytania mszalne. W pierwszym czytaniu, pierwsze czytanie z Księgi Mądrości rozpoczęło się: woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi grzechy. I to jakoś bezpośrednio odnosi się do świętego Jana z Kent. To właśnie on zasłynął w Krakowie jako wielki jałmużnik. I Bóg odpłaca dobrodziejstwami tym, którzy tę jałmużnę świadczą. I to nie zmieniło się do dzisiaj. Tak w czasach świętego Jana Kantego, jak i w dzisiejszych czasach mamy sytuację, gdzie jest potrzebna pomoc, gdzie jest potrzebna jałmużna, gdzie są ubodzy. Choćby ostatnio doświadczyliśmy powodzi i też był to zryw, który nie pozostanie bez wiecznej zapłaty. I tak ważną sprawą jest, abyśmy mieli otwarte serca i otwarte ręce na potrzeby naszych bliźnich. Takich okazji, i to wiele, sprawia wspólne życie w małżeństwie, wspólne życie w pracy, wspólne życie we wspólnotach zakonnych czy w parafii. Jest wiele okazji, jest wiele możliwości, trzeba mieć tylko otwarte oczy. I kontynuacją tej myśli jest fragment listu świętego Jakuba Apostoła. Mianowicie, że jeśli by ktoś utrzymywał, że wierzy, a nie spełniał uczynków, sama wiara nie zdoła go zbawić. I mówiąc krótko, wtedy wiara jest prawdziwa, kiedy łączy się z naszym postępowaniem, kiedy łączy się z uczynkami. I tu można byłoby poprowadzić dalej tę refleksję i powiedzieć, że w życiu świętego Jana Kantego jest tego wspaniały przykład. Pan Bóg daje każdemu z nas łaskę i tu nie może być jakiejkolwiek zazdrości. Zdarza się, że zazdrościmy powodzenia, zdolności, bogactwa, ale ostatecznie nie możemy zazdrościć komuś tego, że wypełnia, czy chce do końca wypełnić i zrealizować pomoc Bożą. I dlatego też bardzo jest potrzebne i ze wszech miar właściwe, abyśmy słuchali Bożych natchnień w naszym życiu, abyśmy odpowiadali naszym życiem i postępowaniem na dary Bożej łaski, bo wtedy wiara jest żywa. Ktoś powie, a Pan Bóg nie daje mi łaski. Pan Bóg daje każdemu łaskę tyle, ile mu potrzeba. Naszym
niedopatrzeniem, czy błędem, czy wprost grzechem jest nieodpowiadanie na tą łaskę, czy rezygnacja, zaniechanie, zaniedbanie. I święty Jan Kanty jest tutaj dla nas jakimś bardzo jasnym wzorem i przykładem, jak należy i jak trzeba wykorzystywać to, co od Pana Boga otrzymujemy. Trzeba w naszym życiu też chwil dziękczynienia za to, co mamy, za to, co kształtuje naszą wiarę, za to, co sprawia, że mamy dostatek chleba powszedniego, że mamy radość serca, która jest owocem dobrych uczynków. I dlatego też dzisiejsza Ewangelia zachęca nas, abyśmy byli tak miłosierni, jak miłosierny jest nasz Ojciec w niebie. Modlitwy mszalne dzisiejszej mszy, a także teksty liturgii godzin przybliżają nam osobę świętego i dają sposobność modlitwy za jego wstawiennictwem. W dzisiejszej modlitwie dnia przed czytaniami mszalnymi prosiliśmy, abyśmy za przykładem świętego Jana Kantego, okazując miłosierdzie wszystkim ludziom, otrzymali od Boga przebaczenie naszych grzechów. Modlitwa nad darami, która za chwilę będzie zawierała prośbę, abyśmy za wstawiennictwem świętego Jana, miłując Boga ponad wszystko, a bliźnich ze względu na Boga, mogli Mu się podobać w myślach i czynach. A po komunii świętej będziemy prosić, aby przez zasługi świętego Jana Kantego byśmy naśladowali jego miłosierdzie i mieli udział w jego wiecznym szczęściu. Niech więc osoba świętego Jana Kantego pobudza nas do pilnego i coraz głębszego poznawania prawd naszej wiary, gorliwego kultu eucharystycznego, z którego słynął święty Jan Kanty, bo po zakończeniu swoich obowiązków w Akademii Krakowskiej długie chwile spędzał na modlitwie w kościele świętej Anny, oraz niech zachęca nas jego przykład do czynów chrześcijańskiego miłosierdzia. Amen. Thank you.
Ojca Wszechmogącego, który posłał na świat swojego Syna, zanieśmy nasze prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby umacniał wiernych Słowem Bożym i Ciałem Pańskim. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za narody świata, aby doczekały się trwałego pokoju i wzajemnej współpracy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się we wszystkich intencjach polecanych w tej mszy świętej. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, za świętej pamięci ojca opata Kazimierza Janickiego, aby Bóg przyjął ich łaskawie do swojej światłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy uważnie słuchali słów Bożych. Ciebie prosimy. Panie Boże, wysłuchaj łaskawie naszych błagań i utwierdź nas w wierze. Przez Chrystusa, Pana naszego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
Wszechmogący Boże, przez zasługi świętego Jana Kantego, prezbitera, przyjmij nasze dary i spraw, abyśmy, miłując Ciebie nade wszystko, a bliźnich ze względu na Ciebie, mogli się Tobie podobać w myślach i uczynkach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami i z duchem twoim, w górę serca znosimy jego Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu Janowi Kantemu, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, Jego słowa nas pouczają, a Jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, regni sunt celi aeterna, gloria tua. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie. Poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. I teraz ten krew spożywamy i pijemy z tego kielicha. Głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia, Panie. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Janem Kantem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Marka, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu,
pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo to jest Królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.
Módlmy się. Posileni najświętszym ciałem i krwią Twoją, pokornie prosimy Cię, Panie, abyśmy przez zasługi świętego Jana Kantego, presbitera, naśladowali jego miłosierdzie i uczestniczyli w jego chwale, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Ogłoszenia. Dzisiaj obchodzimy uroczystość świętego Jana Kantego, presbitera, głównego patrona archidiecezji i miasta Krakowa. Dziękujemy młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania i zaangażowanym w zbiórkę na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, będącą żywym pomnikiem świętego Jana Pawła II. Zebrano 2351 zł 81 groszy. Serdeczne Bóg zapłać. Zapraszamy na nabożeństwo październikowe, które rozpocznie się dzisiaj o godzinie 15. Ponadto za tydzień na różaniec o 15 zapraszamy młodzież, która w tym roku szkolnym przyjmie sakrament bierzmowania oraz z klas siódmych. Po nim przewidziane jest krótkie spotkanie organizacyjne. Informujemy, że udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiają różaniec. Bez przerwy przynajmniej 5 dziesiątków. W kościele, w publicznej kaplicy, w rodzinie, w społeczności zakonnej, w stowarzyszeniu pobożnym. Z czystym sercem. We wtorek przypada uroczystość świętego Jana Pawła II, głównego patrona województwa małopolskiego. Zapraszamy na mszę świętą wieczorną. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 132 w Krakowie imieniem świętego Benedykta z Nursi serdecznie zaprasza na coroczny kiermasz zniczy, który odbędzie się w dniach 26-27 października oraz 31 października i 1 listopada. Dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na potrzeby tynieckich uczniów. To już wieloletnia tradycja w naszej społeczności, dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców oraz gości do wspierania tej szczytnej akcji. Serdecznie zapraszamy. Oznajmiamy, że wakacje tynieckie 2025 odbędą się w Pieckach. Więcej informacji na ten temat jest w Gazetce Parafialnej Módl się i pracuj i na grupie Zapisy u ojca Stanisława, czyli u mnie. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna tydzień misyjny pod hasłem Idźcie i zapraszajcie wszystkich na ucztę. W naszym kościele gościmy wolontariuszy salezjańskiego wolontariatu misyjnego Młodzi Światu z Krakowa. I teraz zapraszam wolontariuszkę, która powie kilka słów, o co chodzi w tej sprawie. Szczęść Boże, ja nazywam się Weronika i razem z Bartoszem i z Pauliną przyjechaliśmy z Tynieckiej 39 z Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego. Bartosz był na swojej misji w Betlejem, Paulina się właśnie przygotowuje, a ja 2 miesiące temu wróciłam z rocznej misji w Peru. No, wyjechać na misję nie było mi łatwo, zostawia się dosyć sporo, bo zostawia się wszystko. Bardzo to było dla mnie stresujące. Bałam się, że nie poradzę sobie z językiem, z psami, bo bardzo boję się psów i tam ich bardzo wiele było takich bezpańskich. Bałam się też, że wszystkie moje relacje legną w gruzach, jak sobie poradzę bez rodziny, bez spędzania świąt z rodziną. Ale wszystkie te trudności dźwigał ze mną Pan Jezus i jestem pewna, że każdemu wolontariuszowi właśnie to pomaga przetrwać na misji. Pomaga też nieustannie modlitwa, dlatego zawsze wszystkich bardzo prosimy, jeśli ktoś może się pomodlić albo chociaż westchnąć jakiś akt strzelisty, o to, no po prostu za misję, za powołania, za to, żeby nie stracić wiary, bo i takie sytuacje też się zdarzają na misji. Ja pracowałam w internacie dla chłopaków i dziewczyn w wieku od 12 do 17 lat w Monte Salvado. I tak naprawdę takim wolontariuszem misyjnym może zostać każdy. Nie mam jakichś szczególnych talentów. Po prostu ważny jest czas i co kto może, to robi. Wyjeżdżają osoby, które znają się na budownictwie i coś budują. Jacyś nauczyciele, jak ktoś zna język angielski, to go po prostu naucza. Wyjeżdżają muzycy i uczą grać na instrumentach. Jakby każdy daje to, co potrafi i to, co ma w sobie najlepszego, a przynajmniej się stara. Bardzo też będziemy tutaj przed kościołem stać i zbieramy dzisiaj do puszek na budowę studni na Wybrzeżu Kości Słoniowej i na Madagaskarze.
Więc jeśli ktoś jest w stanie nas wspomóc w tym dziele, to bardzo prosimy o ofiarę. Też mamy różne pamiątki z różnych miejsc przywiezione z Peru, z Boliwii, też z Afryki i z różnych innych miejsc przez naszych wolontariuszy. Też bardzo zachęcam, bo to nie jest tak właśnie, że trzeba być bardzo utalentowanym, żeby wyjechać, bo Pan Bóg nie powołuje utalentowanych, ale uzdalnia powołanych. Więc może jest tutaj ktoś, kto chciałby dołączyć, to bardzo zapraszamy. No i chciałam bardzo też podziękować księżom, że nas tutaj przyjęli, szczególnie księdzu proboszczowi i że mogłam się tak w dwóch słowach podzielić z Wami tym swoim doświadczeniem. Bóg zapłać. Serdeczne Bóg zapłać. Zapraszamy do włączenia się w to dzieło misyjne, bo dzisiaj jest niedziela misyjna. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim, pochylcie głowy na błogosławieństwo. Bóg, który przez świętych pasterzy prowadzi swój lud do niebieskiej Ojczyzny, niech Wam hojnie udzieli swojego błogosławieństwa. Amen. Bóg, który gromadzi Was przy jednym stole eucharystycznym i posila jednym chlebem, niech da Wam jedno serce i jednego ducha. Amen. Waszymi słowami, przykładem Waszej miłości, przyciągajcie wszystkich ludzi do Chrystusa. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.